twoim trzecim dzieckiem, jeżeli mogę tak powiedzieć, chyba jest Słodki Słony, czyli legendarna już cukiernia warszawska. Ale też wydaje mi się, że wielu ludzi na przykład boi się przejść przez te drzwi. Wiesz co, na pewno może być tak, że może się bać wejść, chociaż to mówię, dziewczyny są bardzo, bardzo przyjazne i myślę, że nie ma co, bo no, na kawę pójść tutaj czy do kawiarni Dokładnie. Obok to nie jest jakaś duża różnica, zarówno fizyczna, jak i finansowa, bo mogę powiedzieć, że ceny warszawskie się dość mocno wyrównały. To prawda. Więc drożdżówka u nas nie kosztuje więcej niż mrożona tarta z sieciowej kawiarni. To prawda. I nawet jak kosztuje tyle samo, to ona waży chyba z pół kilo. A czy masz takie poczucie, że teraz otwiera się dużo miejsc, które nazywają się rzemieślniczymi, a tak naprawdę rzemieślnicze to tam są tylko ceny? Wiesz co, na pewno, no bo to jest hasło, które przykuwa uwagę. Natomiast faktycznie zrobiło się tak, że rzemieślnicze zaczęło być też bardzo komercyjne. To jest żal, bo ja bardzo przykładam dużą uwagę do słów i nie rzucam ich na wiatr i dobrze jest, żeby to się pokrywało z tym, co faktycznie się zawiera w środku, prawda? Bo po prostu ja chcę czuć masło na przykład, tak? Dokładnie, ale wiesz co, to jest tak, że bycie kucharzem, cukiernikiem, prowadzenie restauracji, to właśnie jest wszystko zawód zaufania publicznego, tak? Jeśli ktoś ci mówi, że ma oryginalne receptury z kiedyś tam kiedyś, że używa tylko ekologicznych składników, czy używa tylko, nie używa półproduktów, to nie chcesz musieć dociekać, czy tak faktycznie jest. Chcesz to czuć. To po prostu powinieneś czuć, bo to, że ktoś ufa ci i je to, co mu dasz, to jest gigantyczny przywilej, gigantyczny i trzeba to bardzo szanować.